775 osób, tyle osób zmarło w ciągu ostatniej doby w związku z COVID-19. Witam serdecznie, zapraszam na kolejną część naszego programu, a Państwa i moim gościem jest lekarz Marek Posobkiewicz, specjalista chorób wewnętrznych. Dzień dobry, witam serdecznie. Kłaniam się Pani redaktor, dzień dobry Państwu. Tak jak powiedziałam na początku tej części, 775 osób, z czego 73% to osoby niezaszczepione. I wobec takich informacji cały czas rozmawiamy o szczepieniach. Czy powinny być obowiązkowe, czy jednak nie? I czy w ogóle się szczepić? Jak to jest w ogóle możliwe, że wobec takich dużych liczb zgonów niestety cały czas Polacy mają wątpliwości? Niestety w przestrzeni publicznej było rozsianych za dużo pseudonaukowych informacji, fake newsów, podważających zarówno skuteczność, jak i bezpieczeństwo szczepionek. Każdy, kto potrafi trochę analitycznie myśleć, zdaje sobie sprawę z tego, że to jest szansa na uratowanie życia. 700 kilkadziesiąt osób w ciągu doby, no to jest potężna ilość. Większość z nich zdecydowana są to osoby niezaszczepione. Spośród tych osób, które były zaszczepione, mogłoby już upłynąć zbyt dużo czasu od samego zaszczepienia, bądź były inne czynniki, które wpływały na to, że ta odporność nie została wytworzona w wystarczającej ilości. Samo to, gdyby wyszczepialność była dużo większa, zgonów byłoby znacznie mniej. No i niestety dochodzi do kolejnych setek niepotrzebnych zgonów, a w perspektywie tygodni tych zgonów niepotrzebnych jest tysiące. Mogą już być szczepione również dzieci. Czy pan zauważył, że trzeba rodziców przekonywać do szczepień dzieci? Jak wygląda na razie sytuacja w związku właśnie z zaszczepieniem 5-letniego, 10-letniego dziecka? Oczywiście te informacje prawdziwe, sprawdzone, oparte na badaniach, na nauce, należy przekazywać cały czas. Ja jestem zbudowany nawet świadomością niektórych dzieci. No, najczęściej oczywiście są to dzieci tych rodziców, które też się szczepiły. Ale skoro przychodzi do mnie 5-letnia dziewczynka z rodzicami i rodzice mówią, że córka od 3 tygodni nie mogła się doczekać tego dnia, aż będzie zaszczepiona, to świadczyło o tym, że rodzice w spokojny sposób tłumaczyli jej, że ona już w tym wieku w swój dziecinny sposób, ale zdawała sobie sprawę z tego, co jest dla niej ważne. W dniu wczorajszym byli też akurat z mojego osiedla sąsiedzi z córeczką i synkiem. Córka została zaszczepiona. Synek był prawie oburzony, bo zostało mu jeszcze 4 miesiące do skończenia 5 lat, a on też bardzo chciał. Czuł, że to jest coś dobrego. I to jest też taka sytuacja z dnia dzisiejszego. Gdyby wielu ludzi mogło zobaczyć to, człowieka, który przyszedł na kolejną dawkę szczepionki przypominającą, ze łzami w oczach. On płacząc mówił, że no przeżył teraz tragedię, zmarła mu najbliższa osoba, którą niestety nie udało mu się przekonać do szczepienia. Chciał, namawiał, nie udało mu się. On sam uratowany, zaszczepiony, ale ból, jaki był w jego sercu teraz jak na świeżo w chwili obecnej, gdyby mogli zobaczyć ludzie wątpiący, mogliby sobie zdać sprawę z tego, co może ich czekać. To jest nie tylko śmierć ich, ale może być śmierć kogoś ich bliskiego, kto pod wpływem ich przekazywanych źle informacji podejmie złą decyzję. Wielu ludzi tych, którzy trafiają do szpitala, którzy mają być za chwilę podłączeni do respiratora, oddałoby wszystko, żeby cofnąć czas, żeby móc się zaszczepić. Wielu mówi, że oni myśleli, że to jednak
ich nie dotyczy, że to przejdą jako zwykłe za lekkie przeziębienie, lekką infekcję. Dopiero jak zaczynają kaszleć godzinami, podduszać się, jak saturacja spada, wtedy wiedzą, że podjęli złą decyzję, oddaliby wszystko, żeby czas cofnąć, ale niestety takiej osoby już zaszczepić nie można, bo zaszczepić można tylko profilaktycznie przed zakażeniem. Panie doktorze, na rynku pojawiła się nowa szczepionka. Dokładnie 20 grudnia Europejska Agencja Leków ogłosiła rekomendację wydania pozwolenia, a Komisja Europejska dopuściła do użytku szczepionkę firmy Novavax. Co wiemy o tej szczepionce? Bo ona się różni od tych, które były do 20 grudnia jeszcze dostępne, prawda? Wciąż są zresztą. Te szczepionki wcześniej dopuszczone są, to są szczepionki wektorowe bądź oparte na technice mRNA, czyli takim transkrypcji fragmentu kilku aminokwasów, które naśladują białko występujące w wirusie. W tym przypadku mamy do czynienia z rekombinowanym białkiem wirusa, które też podaje się po to, żeby potem organizm w przypadku kontaktu z żywym wirusem tego wirusa rozpoznał już na wejściu jako białko obce. Normalnie jak wirus trafia do organizmu, on z czasem zostanie rozpoznany jako białko obce. Organizm będzie go zwalczał, ale na początku jako tak zwany czynnik nieznany zaczyna się namnażać w organizmie i zanim, tak mówiąc, w przenośni organizm zorientuje się, że to jest wróg, którego należy niszczyć. Jeżeli on się za bardzo namnoży i zrobi nam dużo nieporządku w organizmie, to potem już te siły obronne organizmu mogą sobie z tym nie poradzić. A jeżeli wcześniej nauczymy organizm, że fragment tego wirusa, bądź cały wirus, bądź kilka aminokwasów złożonych w białko, to jest obcy antygen, ciało obce, które na samym wstępie trzeba neutralizować, to gdy wirus dostaje się do organizmu, od razu uruchamiane są procesy ochronne, neutralizowany jest ten wirus, nie dopuszcza się do jego namnożenia, no i nie dochodzi do całego zła związanego z rozwojem infekcji. Dla kogo jest ta szczepionka? Czy to jest szczepionka tylko dla dorosłych? Na chwilę obecną, jak wszystkie szczepionki, na początku są kierowane dla osób dorosłych, ponieważ zawsze w pierwszych fazach badań uczestniczą dorośli. To jest kwestia tego, jak szybko będzie można przedstawić wiarygodne badania na temat skuteczności i bezpieczeństwa wśród dzieci. Z reguły te szczepionki, które są stosowane dla dorosłych, są też i skuteczne, i bezpieczne dla dzieci. Tak też może być i w tym przypadku. Panie doktorze, ostatnie moje pytanie. Przed nami święta Bożego Narodzenia. Jak przeżyć te święta zdrowo, ale też i no, jak ten dystans utrzymywać, który jest tu ważny, ale trudno przy świątecznym stole utrzymać jednak dystans. Musimy pamiętać o tym, z kim spędzamy te święta. Jeżeli spędzamy, są to te same osoby, które zamieszkują ze sobą cały czas, to tak naprawdę nie ma dużej różnicy w zachowaniu. Ale jeżeli ktoś jedzie do swoich rodziców, teściów, dziadków, spotyka się z różnymi członkami rodziny bądź znajomymi, musi pamiętać o tym, że każde skrócanie dystansu społecznego jest dobrą okazją do wymiany patogenów. Nie tylko tego, ale również innych wirusów, różnych bakterii. A w dobie pandemii, kiedy tego wirusa dla wielu organizmów jeszcze nieznanego jest w środowisku dużo, dla osoby, która nie posiada odporności, czyli takiej, która się nie zaszczepiła i nie przechorowała do tej pory, czyli nie wiadomo, jak jej organizm zareaguje, taki kontakt może być bardzo niebezpieczny, a pocałunek wymieniony przy świątecznym stole może okazać się pocałunkiem śmierci. Bardzo panu dziękuję za ten komentarz, za te ważne informacje. Życzę zdrowia w trakcie świąt i nie tylko w trakcie świąt. Państwa i moim gościem był dr Marek Posobkiewicz, specjalista chorób wewnętrznych. Bardzo panu dziękuję. Kłaniam się, życzę zdrowia i odporności i wszystkiego najlepszego na święta. Zdrowia i odporności to życzenia, które
ostatnio mówimy, nie tylko właściwie ostatnio, ale przez no już teraz prawie 2 lata. Szanowni Państwo, warto o tym pamiętać. Szczepmy się. Dziękuję za dzisiaj. Do zobaczenia.